Minęła godzina 22.30. To jest program Republika Wieczór. Adrian Borecki, witam i zapraszam. Dzisiaj powiemy między innymi... O dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w Szczecinie. Szybko jadący samochodem mężczyzna wjechał w dużą grupę ludzi stojących przy przystanku tramwajowym. Połączymy się z naszym reporterem w Mołdawii, który relacjonuje dla Państwa sytuację w tym kraju. Prorosyjscy separatyści w nieuznawanym przez świat Naddniestrzu chcą oddać się pod panowanie Rosji. To kolejne zagrożenie dla sąsiedniej Ukrainy. 1 marca to oczywiście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak co roku miliony Polaków przypominają wspaniałą kartę podziemia niepodległościowego, choć w tym roku nowy rząd jakby zapomniał o patriotach walczących z komunizmem. Podsumowanie dnia zaczynamy od wypadku w centrum Szczecina. Kierowca samochodu osobowego wjechał w grupę pieszych czekających na tramwaj. Poszkodowanych jest 19 osób, wśród nich 6 dzieci. 3 osoby są w stanie krytycznym. 33-latek został zatrzymany. Według wstępnej oceny policji nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Jak poinformował zastępca komendanta, sprawca od 4 lat leczy się psychiatrycznie. Rannych zostało kilkanaście osób. Media informują o 2-3 osobach, których życie jest zagrożone. Wśród rannych mają być dzieci. Około 15 rozpędzony samochód wjechał w grupę ludzi. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. W akcji biorą udział ratownicy i strażacy. Policja kieruje ruchem, ale w okolicy tworzą się duże korki. Teraz przenosimy się do Mołdawii, gdzie sytuacja nadal jest napięta. Co prawda Putin w apelu do narodu nie zapowiedział rozpoczęcia operacji przeciwko Mołdawii, ale rosyjski dyktator tereny, w granicach których znajduje się Naddniestrze, uważa za swoje terytorium. Mołdawskie władze odrzucają propagandę prorosyjskich separatystów, które proszą o obronę przed rzekomymi naciskami ze strony Kiszyniowa. Właśnie tam, w stolicy Mołdawii, jako jedyny dziennikarz z Polski jest nasz reporter Michał Gwardyński. Lewy brzeg rzeki Dniestr jest to obszar, na którym sprawuje władzę wataszka Władimira Putina, która to ogłosiła Naddniestrzańską Republikę jako osobny twór prawa międzynarodowego. Co istotne, ta Republika Naddniestrzańska nie jest uznawana przez międzynarodową opinię publiczną, przez żadne państwo, przez żadne organizacje, a jedynie uznają siebie nawzajem z Abchazją i Osetią Południową, czyli modus operandi stosowane przez Federację Rosyjską od kilkudziesięciu lat, polegające na sponsorowaniu lokalnych grup separatystycznych, które to działają pod kuratelą Moskwy. Taki pogląd więcej prorosyjski, który myślałem, że to, co mówią w Moskwie, to jest prawda. Ludzie, którzy oglądają telewizję, wszyscy są pod wpływem tej propagandy. Wszyscy. Młodzież już nie. Młodzież już więcej patrzy na YouTube, tak, różnych blogerów i tak dalej, i tak dalej. A ludzie starszego wieku, albo ludzie, którzy na przykład biznesmeny, które robią interesy z Rosji, a z Europy nie mogą. Na co im Europa, na co im demokracja? Wielu ludzi, którzy nie dbają o wolność. No, to Polacy zawsze dbali. Tak, do nas wolność, to honor, wolność, to zawsze to było coś tego, że poczuliśmy z mlekiem matki. Tak? Oni nie chcą, na co to im wolność. Oni chcą pieniądze, dobre życie i ty, którzy, co oni tam sobie robią, to, którzy tam rządzą, to im wszystko... Warto podkreślić, że aby dostać się na teren, na którym jesteśmy, musieliśmy przejechać przez rosyjskie posterunki kontrolne. Dotarcie tutaj sprawiło nam niemało problemów, natomiast cały czas jesteśmy na terenie Republiki Mołdawii, cały czas jesteśmy na obszarze, na którym to obowiązuje jurysdykcja mołdawska. Ten obszar, który widzą Państwo za moimi plecami, on również jest Mołdawią, ponieważ Naddniestrze to integralna część Republiki Mołdawii. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony ku czci tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji podziemnych, które wystąpiły przeciwko sowieckiej agresji i komunistycznej władzy w czasie wojny i krótko po jej zakończeniu. Ludziom, którzy sprzeciwili się komunistycznemu zniewoleniu Polski, jesteśmy winni pamięć i wieczną cześć. Serce się ściska, kiedy wspominamy ten straszny los, którego doświadczyli ci, którzy walczyli o wolność do samego końca, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklętych, ale przede wszystkim niezłomnych. Łukasz Żmuda.
Dawny areszt śledczy na Rakowieckiej w Warszawie, miejsce uwięzienia, pokazowych procesów sądowych, okrutnych śledztw i tortur na żołnierzach niepodległościowego podziemia. Nie da się zbudować narodowej wspólnoty, nie da się pielęgnować tożsamości Polaków bez wspólnego przeżywania historii, bez refleksji o historii i bez odwołania do nurtu niepodległościowego. A tak ważną częścią nurtu niepodległościowego jest fenomen żołnierzy niezłomnych. Przed tym ceglanym murem rozstrzelano 1 marca 1951 roku czwarty zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym prezesa, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. To dlatego dziś obchodzimy ten dzień na pamiątkę tych wydarzeń. Zostali zamordowani żołnierze Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Z całą pewnością zostali zamordowani żołnierze 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. I tak możemy wymieniać. Chylę pokłon dla tych ludzi. Dlatego nazwano ich niezłomnymi. Miałam wspaniałego dziadka. Prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie uroczystości nawiązał do dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się żołnierze polskiego podziemia pod okupacją sowiecką. To były dramatyczne lata. To było, można powiedzieć, dramatyczne prawie 20 lat, bo ostatni żołnierz niezłomny został zamordowany przez komunistów w 1963 roku. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z dowódcami Wojska Polskiego złożyli wieńce na cmentarzu wojskowym na Powązkach w słynnej kwaterze Ę. Dążyli do pełni suwerennego państwa polskiego. Dziękujemy im za to, oddajemy im hołd. Kwatera Ę była jednym z miejsc, gdzie komuniści na terenie Warszawy chowali potajemnie ofiary swoich zbrodni, żeby nikt nie wiedział, żeby zostali zapomnieni. Zespół pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka rozpoczął prace ekshumacyjne w 2012 roku. Zaangażowało się w nie wielu młodych ludzi. Ogromnie bolesne, że Polska nie odzyskała niepodległości. Myśmy w ogóle to ze świadomości wyrzucali w czasie konspiracji, że może być tak, że po tym wszystkim jeszcze będziemy mieli drugą okupację. W tym roku udało się zauważyć dramatycznie niską frekwencję władz i delegacji rządu w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta postawa nie powinna dziwić. Obóz liberalno-lewicowy nigdy nie był zainteresowany przywracaniem pamięci o wyklętych niezłomnych. Wręcz z nimi walczył. Hieronim Dekutowski-Zapora, którego dzisiaj, prawda, moneta została wycofana przez Pocztę Polską, prawda, tą nową, pod rządami Tuska. Też wzór wszelkich cnót cichociemny, walczył z Niemcami, walczył z Sowietami. W organizację wydarzeń związanych z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych aktywnie włączyły się kluby Gazety Polskiej, m.in. przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Wszystkich zastanawia, dlaczego ta władza, która jest już tak daleko od czasów komunizmu, ponownie wykleła żołnierzy. Dlaczego wstydzi się tej tradycji? Dlaczego ucieka przed nią? Dlaczego zrywane są w rządowych budynkach portrety żołnierzy wyklętych? Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku. Jego inicjatorem był prezydent profesor Lech Kaczyński. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. O obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mówili także na naszej antenie prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, a także odwołany zaledwie 10 dni temu były już szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wskazał, że ostatnie 8 lat to było godne upamiętnianie polskich bohaterów. Nowy rząd zaprzysiężony 13 grudnia tę tradycję próbuje zaniechać. Zarówno ja, jak i ci, którzy obserwują scenę polityczną, spodziewali się tego, że zostanę właśnie przez Donalda Tuska na wniosek pani minister Dziemianowicz-Bąk, która nadzoruje Urząd do Spraw Kombatantów, odwołany przed 1 marca. No bo to, co udało się w sferze polityki historycznej przez ostatnie lata uczynić również w Urzędzie do Spraw Kombatantów, stoi absolutnie w sprzeczności z tym, co nowa ekipa rządząca, a zwłaszcza jej część lewicą zwana, próbuje wprowadzać, próbuje czynić. Ja 3 dni przed odwołaniem otrzymałem zupełnie kuriozalne pismo od pani minister Dziemianowicz-Bąk, w którym wydała mi polecenie służbowe,
aby Urząd do Spraw Kombatantów zaprzestał organizacji w tym roku uroczystości dedykowanych majorowi Józefowi Kurasiowi Ogniowi, czyli przywódcy powstania antykomunistycznego na Podhalu, oraz uroczystości dedykowanych Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Bez uzasadnienia, chociaż pani minister potem twórczo rozwinęła swoją myśl w niektórych mediach, powielając komunistyczną propagandę rodem zupełnie z takiej książki Mieczysława Moczara, Barwy Walki, która się w latach 60. ukazała. No ale cóż, konsekwencją tego było odwołanie i dzisiaj w uroczystościach oczywiście brałem udział, ale już jako ten, który przez lata organizował je również społecznie. Byliśmy dzisiaj na Łączce o godzinie 12, tak jak byliśmy przed laty, i tylko zabrakło przedstawicieli władz Rzeczypospolitej. Widzimy, że zainteresowanie medialne jest zupełnie inne, jest niewspółmierne do tego, co działo się wcześniej, ale chcę państwu przekazać ten entuzjazm i panu redaktorowi, że Polacy pamiętają, obchodzą i są na wszystkich wydarzeniach Instytutu Pamięci Narodowej, i tym bardziej podziękować telewizji Republika, że ten dzień jest obchodzony i pamiętany. To chyba jeden z niewielu momentów, w których nasza oferta, bardzo bogata oferta Instytutu Pamięci Narodowej, nie znajduje miejsca w telewizji publicznej. Też dostałem taką notatkę z naszego biura rzecznika prasowego, że no nie ma zainteresowania tymi blisko 100 wydarzeniami, uroczystościami, eksponatami przeżywanymi w różny sposób. Edukacyjny, w sposób memoratywny i wiele innych. To jest rzeczywiście, panie redaktorze, drodzy państwo, niepokojące, no bo jednak misją telewizji publicznej jest, aby mówić także o polskiej historii, o tożsamości narodowej, a żołnierze wyklęci są częścią naszej tożsamości narodowej, częścią nurtu niepodległościowego, bez którego nie uda się zbudować wspólnoty. 3 godziny rozmów, które nie przyniosły przełomu i porozumienia. Porozumienie, na które czekają rolnicy. Wczorajszemu spotkaniu z premierem towarzyszyła dość nerwowa atmosfera. Niektóre organizacje rolnicze nie dostały w ogóle na spotkanie z premierem zaproszenia. Niektóre wyszły z niego po kilku minutach. Rolnicza Solidarność zapowiada kolejny duży protest w Warszawie. Ma się on odbyć 6 marca, czyli w najbliższą środę. Aby rolnicy od strajku odstąpili, rząd musiałby spełnić 2 postulaty. Zamknięcie niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy i odstąpienie od Zielonego Ładu. Dziś w Zwoleniu pod Radomiem polscy producenci żywności także protestowali, co pokaże państwu Paweł Błoch. Jesteśmy w okolicach miejscowości Zwoleń w województwie mazowieckim. To właśnie tutaj odbywa się kolejny ogólnopolski strajk rolników. Jest to trasa krajowa numer 79, łącząca Radom z Sandomierzem, ale generalnie rzecz ujmując Mazowsze z ziemią świętokrzyską, a dalej z ziemią lubelską. Rolnicy cały czas protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i przeciwko uległości polskiego rządu, choćby w sprawie wwozu do Polski zboża spoza terenów Unii Europejskiej, również z Ukrainy. Nie chcemy Zielonego Ładu i zakaz transportu z zagranicy obcego zboża. Niech będzie przejazd nie u nas. Jedzmy to, co lubimy, a polska żywność jest zdrowa, jest bezpieczna, jest mniej nawożona, nawet 70 razy mamy gleby mniej nawożone niż na w zachodniej Europie. I to pozwala cieszyć się dobrą jakością żywności i dobrymi plonami też, ale i tym, że możemy naszą żywnością pochwalić. Ja powiem szczerze, będę parę razy w Brukseli, tak niedobrego jedzenia jak tam, to ja nie jadłem. Tam się nie nadaje wędlina na przykład do jedzenia. Dużo lepsze, jedyne co mogłem jeść, to jest miód i drzem. Reszta to naprawdę to przypominało papier toaletowy. Wczoraj organizacje rolnicze odbywały rozmowy z przedstawicielami resortu rolnictwa, z rządem. Te rozmowy nic nie dały tak naprawdę. Rolnicy są niezadowoleni. Część środowisk rolniczych, w tym Solidarność Rolnicza, nie brała udziału w tych rozmowach, więc protesty cały czas trwają i, jak przekonują rolnicy, będą trwały do końca. Co one mogą dać, jak widać, co się dzieje? One chcą nas zbyć. Ja tu podejrzewam, że to są zarządzenia po prostu unijne, nie? I oni właśnie ograniczają, żeby jak najmniej było po prostu rolników na spotkaniu, i kogo chcą, to sobie wybierają, wpuszczają. Czyli uważa pan, że Tusk nie jest na tyle władny, aby decydować o takich rzeczach? Oczywiście, absolutnie nie jest na tyle władny. Protesty rolnicze trwają w całej Europie. Wszystkich łączy niechęć do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, do wszystkich
wymysłów serwowanych przez Brukselę, jak choćby pełzająca droga do obowiązkowego weganizmu. Rolnicy polscy łączą się z rolnikami francuskimi, niemieckimi, hiszpańskimi, belgijskimi. Wszyscy protestują przeciwko polityce klimatycznej, przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi. Paweł Błoch, Telewizja Republika. I właśnie tak jak mówił nasz reporter, problemy rolników to niestety bardzo trudna rzeczywistość w całej Unii Europejskiej, w tym również oczywiście w Polsce. Nie dziwią więc obawy producentów żywności, że nie będą oni w stanie utrzymać swoich gospodarstw. Nie zapominajmy, że rolnictwo to jedna z najbardziej strategicznych gałęzi gospodarki. Wczoraj z częścią właśnie środowisk rolniczych spotkał się premier Donald Tusk, ale to protestujących nie uspokoiło, stąd głosy krytyki w stronę szefa rządu. Wyśrubowane normy ekologiczne, ograniczenia w produkcji i coraz wyższy koszt utrzymania gospodarstw. To tylko początek długiej listy zagrożeń, jakie zdaniem rolników wynikają z Zielonego Ładu, forsowanego przez unijne instytucje. To jest przede wszystkim cios wymierzony w naszą produkcję. I tutaj wygląda to tak, jakby po prostu Unia Europejska chciała wyłączyć nas z produkcji na rzecz importowania tańszej żywności spoza krajów Unii Europejskiej. Takich ograniczeń nie mają jednak Ukraińcy. Po wybuchu wojny Bruksela pozwoliła na swobodny wjazd ich produktów na teren całej Unii Europejskiej. To jest ogromny problem, ponieważ ukraińskie produkty rolno-spożywcze, które trafiają na nasz rynek, są dużo tańsze. My nie możemy, mając liczne standardy, nie możemy z nimi konkurować. Ukraińska żywność jest więc tańsza, bo nie musi spełniać unijnych norm. No, nastąpiło połączenie dwóch sił. Po pierwsze, tego fenomenu napływu taniej żywności z Ukrainy i podniesionych kosztów produkcji rolnej wynikającej z absolutnie błędnej, fundamentalnie błędnej polityki energetycznej i klimatycznej. Argumenty silne, ale nie przekonują rządu Donalda Tuska. Niektóre oczekiwania są bardzo wygórowane, bo dotyczą jednak zmiany polityki Unii Europejskiej. To nie jest łatwe zadanie i to wynika z przekonania moich rozmówców, że jestem w stanie wynegocjować coś w Brukseli, w Unii Europejskiej. Na taką zmianę na razie trudno jednak liczyć. Zielony Ład to przecież jeden z flagowych programów Unii Europejskiej. Dla rolników Zielony Ład jest zagrożeniem egzystencjalnym. Po prostu te założenia tego Zielonego Ładu powodują, że rolników ma nie być po prostu w Polsce. Mają wyginąć, w Polsce i w Europie mają wyginąć jak dinozaury. To również uderzenie w rolników. Ostatnią, konserwatywną, a więc niebezpieczną dla planów eurokratów grupę społeczną i to w całej Europie. Jeden z uczestników powiedział, że jest Solidarności i że żąda, żeby TV Republika była na sali. Przede wszystkim opierają się szaleństwu, bo te założenia Zielonego Ładu, o których my mówimy, to jest niewyobrażalne szaleństwo. To chyba tylko da się porównać do różnych projektów sowieckich, jakichś absurdalnych wymysłów ekonomicznych. Dlatego walka rolników to coś więcej niż zwykłe protesty. To być może jedna z ostatnich bitew o konkurencyjność Europy na rynku żywności i zachowania tej strategicznej przecież branży w rękach Europejczyków. Do sprawy odniósł się także na naszej antenie przedstawiciel Rolniczej Solidarności Indywidualnej w rozmowie z Miłoszem Kłeczkiem. Proces rozmów z rolnikami nie jest transparentny i chyba chodzi o to, że Donald Tusk jednak nie ma takich, pan premier Donald Tusk nie ma takich wpływów na Unię Europejską, euroeuropejską, jak wcześniej nam wszystkim opowiadał jeszcze przed wyborami, ponieważ no nie wiem, czy ci jego koledzy jednak go trochę nie odsuwają i nie lekceważą. Oczywiście mam na myśli Brukselę, bo no nic nie jest załatwione do tej pory. Cały czas strajkujemy, u nas tak samo się radzą. A dlaczego doszło do selekcji, takiej wstępnej selekcji? Nie wszyscy przedstawiciele różnych organizacji, które organizują manifestacje, zostali wpuszczeni. Zapowiadano to spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem jako spotkanie otwarte dla wszystkich grup, które organizują manifestacje w Polsce. Tymczasem okazuje się, że sporządzono listę zamkniętą osób, które zostały dopuszczone do premiera Tuska i rolników, którym takie wejście zablokowano. Czy pan ma informacje, czy też co mówi się w regionach, co mówi się w Polsce gminnej, powiatowej na temat tej listy osób, które nie były mile widziane na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem?
Znaczy, generalnie zacznę od tej listy, która przedstawiła ludzi, którzy tam byli. Bo, drodzy Państwo, kto tam był? No jak zwykle szef izb rolniczych, jak zwykle kółka rolnicze, pan Serafin, który, nie wiem, od 50 lat już tam siedzi i przy każdej władzy jest obok. Byli chłopaki z Morągu, z wywiadu, kiedy pan Donald Tusk był na jakiejś konferencji prasowej, czy to był jakiś wiec wyborczy. Także tam byli jacyś wszyscy tacy dosyć mocno blisko, że tak powiem, związani z władzą, którzy próbują coś załatwić, a nie było ludzi z dołu. Ci, którzy naprawdę są oddolnym protestem dla spraw rolnictwa, niekoniecznie związkowcy. Oczywiście wykluczono nas jako Solidarność. Tak jak mówiliśmy, sytuacja w Mołdawii jest napięta. Wracamy zatem do naszego reportera Michała Gwardyńskiego, który jest w Kiszyniowie, właśnie w stolicy Mołdawii. Witaj. Powiedz proszę, jakie są nastroje w mieście i czy mieszkańcy obawiają się, że ich kraj będzie następnym celem Putina? Mieszkańcy Kiszyniowa z dużą obawą obserwują to, co dzieje się na lewym brzegu rzeki Dniestr. Co istotne, na terenie tak zwanej Naddniestrzańskiej Republiki, tego samozwańczego tworu, stacjonuje około 1500 rosyjskich żołnierzy. Ten konflikt trwa nieprzerwanie od lat 90. XX wieku. Trwający od ponad 30 lat konflikt jest wynikiem między innymi hybrydowych działań Federacji Rosyjskiej, które mogliśmy zaobserwować między innymi w Osetii Południowej, w Abchazji, a także w wielu, wielu innych miejscach, chociażby na wschodniej Ukrainie, kiedy to rosyjscy bandyci opłacani przez Kreml podburzali społeczeństwo, albo na przykład rozdawali paszporty Federacji Rosyjskiej, o czym świadczą działania, które miały miejsce na Naddniestrzu. Potem w ramach sfingowanych referendum próbują wydawać odezwy, apele do Kremla, uzyskać pogłos wśród społeczności międzynarodowej, aby ukazać swoją fałszywą legitymację do sprawowania władzy na tych terenach. Naddniestrze jest jednym z wielu przykładów, który ma miejsce na mapie świata, gdzie Rosja Władimira Putina rozciąga swoje pazury, dokonując wszelkiego złamania prawa, pogwałcenia zasad prawa międzynarodowego. Ja tylko przypomnę, że w 2006 roku w Naddniestrzu miało miejsce sfingowane referendum. To samo referendum, które kojarzymy między innymi z obwodu chersońskiego, z obwodu zaporskiego, z tych miejsc, które to miały rzekomo tych republik ludowych prosić, apelować do Federacji Rosyjskiej o dołączenie. W 2006 roku 97% mieszkańców, tych osób, które zagłosowały za tym referendum, one wyraziły swoją opinię na temat chęci uzyskania niepodległości przez ten quasi-państwowy twór. Tak naprawdę to nie ma żadnej mocy sprawczej. A to wezwanie tych quasi-deputowanych, tych uzurpatorów, o którym mówimy od dwóch dni, ono ma miejsce po raz trzeci na przestrzeni dwóch lat. Dlatego warto podkreślić, że ta sytuacja jest w sposób permanentny na terenie Naddniestrza. Do tej destabilizacji dochodzi od wielu, wielu lat. Natomiast w związku z konfliktem, który jest między innymi w kolejnych miejscach na mapie świata, w związku z trwającą wojną na Ukrainie, Rosja próbuje destabilizować kolejne regiony, destabilizować bezpieczeństwo Europy, a działania na terenie Mołdawii są tego typu doskonałym przykładem. Z Kiszyniowa Michał Gwardyński, dziękuję bardzo. A my już bez żadnych problemów kontynuujemy nasz program. Przed nami kolejne emocjonujące tematy. Prezydent Krakowa usłyszał prokuratorskie zarzuty. Jacek Majchrowski miał przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prezydent odpowiada, że to element walki politycznej. W programie powiemy także o Polakach, którzy zbroją się na potęgę. Nie zabraknie kultury i ciekawostek. Na koniec będą też dobre wiadomości dla miłośników jednego z naszych sportów narodowych i nie chodzi o piłkę nożną.
Rząd Donalda Tuska czeka już niebawem rekonstrukcja. Tak można było usłyszeć dzisiaj w parlamencie po spotkaniu liderów koalicji 13 grudnia. Wedle nieoficjalnych informacji ze stanowiskami mieliby się pożegnać minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i minister środowiska Paulina Henik-Kloska. Niepewna w Radzie Ministrów jest także przyszłość ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Doniesienia komentowali politycy, którzy rozmawiali dzisiaj na naszej antenie. Ja nic nie słyszałem o tym, żeby była jakaś przyspieszona rekonstrukcja rządu. Natomiast naprawdę pan nie słyszał, bo to pyta, całe media o tym huczą. To odpowiadam, że ważnym powodem, tak się zresztą też stało w rządzie 5 lat temu Zjednoczonej Prawicy, że duża część ministrów, kandydując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odeszła z tego rządu. I to był ważny powód do rekonstrukcji. No ale to było chyba po 3 latach rządzenia, a nie po 3 miesiącach. No, ale wie pan, to wszystko zależy od decyzji ich macierzystych grup politycznych. U nas nie przewiduje takich zmian. Jest takie polskie przysłowie, że ryba się psuje od głowy. No jak pan widział, że pana szef miał pan strajki w fabryce wszędzie, a pana szef pojechał na urlop, no to co, nie szukał pan lepszej fuchy? No ale akurat strajki są na rolnictwie, w rolnictwie. No ale rolnictwo, rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi, jeżeli chodzi o polski, szeroko pojęty polską gospodarkę. No to jak oni widzą to, że BOS pojechał na narty, prawda, po 2 tygodniach, no to czy oni mają pójść do Europarlamentu? No już się ale to nachrali. Zdaje się, że to ich chcą wymieniać, a nie oni się chcą wymieniać. To jest jednak tak różnica. To jest trochę taka kara jak w Alternatywy 4, że ja też nawiążę do tego. No tam wszyscy na tego anioła gadali, w końcu został kierownikiem osiedla. To jest taka kara. No to jest takie środowisko, że tutaj zostały jakieś zadania, prawda? No przecież to co Sienkiewicz robił, no to kiedyś studentów prawa będą uczyli. No jak minister nie może postępować? No rozumiem, że nagrodę dostali. Dostali zadanie, które no najdelikatniej z praworządnością miało umiarkowanie coś wspólnego. No to teraz będzie nagroda, no za karę pojedzie do Brukseli. Pozostajemy w krajowej polityce. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski z prokuratorskimi zarzutami. Polityk miał przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Majchrowski uważa, że zarzuty mają charakter polityczny. Według prokuratury prezydent Krakowa naruszył przepisy prawa przy przyznawaniu dotacji na konserwację zabytków. Według doniesień medialnych w ciągu 5 lat z kasy miasta na konto Biura Rozwoju Krakowa miało trafić ponad 1 000 000 zł. Spółką kierowali wtedy syn i mąż Elżbiety K., wówczas wiceprezydent Krakowa do spraw rozwoju miasta. Jacek Majchrowski odmówił składania wyjaśnień, a oskarżenia odpiera, twierdząc, że są one absurdalne i mają podłoże polityczne. Znaczek z majorem Hieronimem Dekutowskim Zaporą decyzją nowych władz Poczty Polskiej nie wejdzie do emisji. Miał ukazać się dzisiaj w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy. Zwyczaj emitowania znaczków pocztowych z sylwetkami żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego został zapoczątkowany w 2016 roku. W ten sposób upamiętnieni zostali już m.in. pułkownik Łukasz Ciepliński Pułk czy arcybiskup Antoni Baraniak. Niestety nowe władze postanowiły zerwać z tą tradycją. Inwestorzy zagraniczni obawiają się angażować w polski rynek. Takie sygnały otrzymuje Narodowy Bank Polski. Naprawdę to budzi obawy i my dostajemy takie sygnały ze strony właśnie inwestorów zagranicznych. Że Polska będzie postrzegana jako kraj niebezpieczny. Niestabilny, tak. Przyczyną mogą być próby ataków na Narodowy Bank Polski ze strony koalicji 13 grudnia. Donald Tusk nieraz zapowiadał bezprawne usunięcie Adama Glapińskiego z funkcji prezesa NBP. Polacy się zbroją. Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę nowych pozwoleń. Wydano ich około 41 tysięcy, a liczba posiadanych sztuk broni podwoiła się od 2016 roku. Polacy są dzisiaj bardziej uzbrojeni niż kiedykolwiek wcześniej, bo obawiają się wojny. Obecne przepisy wskazują, że pozwolenie na broń wydawane jest w drodze administracyjnej i może je uzyskać osoba, która ukończyła 21 lat, ma miejsce stałego pobytu na terenie RP i posiada odpowiednie orzeczenie lekarskie. Tak jak mówiliśmy, Narodowy Bank Polski ma niepokojące sygnały od zagranicznych inwestorów. Ci obawiają się o stabilność sytuacji gospodarczej w Polsce. To wynik m.in. potężnego ataku trwającego już od 2022 roku na prezesa Adama Glapińskiego, którego wyprowadzenie z banku centralnego przez silnych ludzi zapowiadał obecny premier Donald Tusk. Czy takie zapowiedzi to realne zagrożenie dla naszej gospodarki? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Próba odwołania prezesa Narodowego Banku Centralnego Adama Glapińskiego musi mieć solidne uzasadnienie
prawne. Tak stwierdza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przeszłości, choćby w przypadku prezesa Banku Centralnego Łotwy, gdzie również próbowano szefa tegoż banku odwołać. Jakie konkretnie muszą być przesłanki, aby odwołać prezesa Banku Centralnego w krajach Unii Europejskiej, ale także jaki sygnał rząd Donalda Tuska daje tym samym inwestorom, tym zagranicznym? Dzisiaj sprawdza. Naprawdę to budzi obawy i my dostajemy takie sygnały ze strony właśnie inwestorów zagranicznych. Że Polska będzie postrzegana jako kraj niebezpieczny. Niestabilny, tak. To jest kraj niestabilny. To wynik wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który tak dobitnie i konsekwentnie informował opinię publiczną o swoich zamiarach względem prezesa Narodowego Banku Polskiego, że echo wypowiedzi dotarło za granicę. Adam Klapiński, jesteś nielegalny. Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP. I nie trzeba będzie ustawy. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Koalicja rządząca informowała, że analizuje kwestię postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa, za naruszanie konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności jest wpisane w umowę koalicyjną. To bardzo niebezpieczne. Dodajmy do tego kontekst, proszę państwa, no bo my naprawdę znajdujemy się w trudnych czasach. Mamy wojnę na Ukrainie i jeszcze dodatkowo, która obciąża nasze ryzyko i to było zwłaszcza widoczne na samym początku po wybuchu wojny na Ukrainie, ale to ryzyko cały czas jest. Dla inwestorów to sygnał, że sytuacja w kraju jest niestabilna. O zaniepokojeniu zagranicznych inwestorów alarmował już Bloomberg. Inwestorzy nie lubią niepewności, a najlepszym rozwiązaniem dla stabilności ekonomicznej jest pozostawienie prezesa Glapińskiego na jego stanowisku do końca kadencji. Próba jego odwołania za wszelką cenę może stworzyć niebezpieczny precedens z długoterminowymi, negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki. Takie działania mogą wpłynąć niekorzystnie na polską ekonomię nie tylko w najbliższych latach, ale również w nadchodzących dekadach, co stanowi poważne zagrożenie dla stabilności i przewidywalności inwestycyjnej w Polsce. Narodowy Bank Polski przez lata, przez w zasadzie ostatnie 30 parę lat, był niezależnie od prezesów ostoją stabilności i tego, żebyśmy mieli naszą walutę jako silny element naszego życia gospodarczego. Niezależnie od tego, czy rząd się zmienia i pojawia się nowa ekipa, to jest niezwykle istotne, żeby pokazać odpowiedzialność państwa i pewną kontynuację. I właśnie temu powinien przeciwdziałać Europejski Bank Centralny, dlatego niezależność prezesa Banku Centralnego jest bardzo chroniona w systemie prawnym Unii Europejskiej. Statut Europejskiego Banku Centralnego, tam mamy wyraźny przepis, to jest artykuł 14, który mówi, że prezesa można zwolnić tylko wtedy, gdy przestał spełniać warunki konieczne do wykonywania swej funkcji albo dopuścił się poważnego uchybienia związanego z urzędowaniem. W 2019 roku była już próba odwołania prezesa Banku Centralnego Łotwy, nieskuteczna. Trybunał po prostu wtedy stwierdził nieważność decyzji wydanej wobec tego łotewskiego prezesa. Tylko czy jest szansa, że ewentualna sprawa prezesa Adama Glapińskiego będzie potraktowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak samo sprawiedliwie, jak przypadek z Łotwy sprzed kilku lat? Trybem odwoławczym to nie będą posłowie obecnej opozycji, czy niektórzy dziennikarze, autorytety prawne i tak dalej, tylko instytucje finansowe, które na co dzień oceniają, czy polski rynek jest stabilny, jeżeli chodzi o kwestie monetarne. To gwarancja stabilności, gwarancja dobrej gospodarki prowadzonej i w państwie członkowskim, i w Unii. I ta gwarancja dla dobra interesu polskiego, nie politycznego, powinna być zachowana. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Tłumy w Moskwie zebrały się wokół cmentarza, na którym spoczął rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Wróg numer jeden Putina został zamordowany przez moskiewski reżim. Dzisiaj zakończyły się uroczystości pogrzebowe.
W okolicach cerkwi, w której w południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, od rana gromadziła się policja. Mimo strachu przed konsekwencjami, w ostatniej drodze Aleksieja Nawalnego towarzyszyły mu setki ludzi. Dla wielu z tych, którzy tu są, ważne jest, aby przekonać się, że jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że to, co się stało, jest straszne. Tylko o to chodzi. W pogrzebie uczestniczyła m.in. ambasador USA w Moskwie. W trakcie przemarszu z cerkwi na cmentarz żałobnicy skandowali antywojenne i antyputinowskie hasła. Wielu zgromadzonych zostało aresztowanych przez służby bezpieczeństwa. Aleksiej Nawalny zmarł nagle 16 lutego w łagrze, w którym odbywał karę wieloletniego więzienia. Tym samym podzielił los innych przeciwników politycznych Władimira Putina. Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych nabiera rumieńców. Główni faworyci w wyścigu o Biały Dom pojawili się na granicy z Meksykiem. Były prezydent Donald Trump obwinił Joe Bidena o powodowanie migracyjnej fali przestępczości. Ci ludzie przybywają do naszego kraju z więzień, zakładów psychiatrycznych i są terrorystami. I są tutaj wpuszczani. To okropne. Tego samego dnia prezydent Joe Biden zwrócił się do Trumpa z apelem, by poparł wstrzymywaną przez Izbę Reprezentantów ustawę reformującą politykę migracyjną. Może zamiast uprawiać politykę, po prostu to załatwmy. Pamiętajmy, dla kogo ostatecznie pracujemy. Nie dla partii republikańskiej czy partii demokratycznej. Dla Amerykanów. Amerykańscy wyborcy wskazują migrację jako jeden z najważniejszych bieżących problemów Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 43 osoby zginęły, a 22 są w stanie krytycznym po pożarze restauracji w stolicy Bangladeszu. Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się na wyższe kondygnacje budynku, odcinając drogę ucieczki wielu osobom. Udało się uratować 75 osób. Władze zleciły przeprowadzenie śledztwa. Strażacy podejrzewają, że przyczyną pożaru był wybuch butli z gazem w restauracji znajdującej się na parterze kompleksu handlowego. Imperialistyczne zapędy Putina i wojna tuż za naszą granicą na Ukrainie sprawia, że Polacy coraz częściej zgłaszają się na policję o pozwolenie na broń. Miniony 2023 rok był rekordowy. Wydano blisko 41 tysięcy pozwoleń na broń. W całym kraju łącznie już niemal 324 tysiące osób ma takie uprawnienia. Polacy także w ten sposób chcą wzmacniać swoje bezpieczeństwo. Na strzelnicach zainteresowanie coraz większe. Wzrost nastąpił duży. Miejmy nadzieję, iż to jest wzrost trwały, ale ten wzrost już jest notowany od dłuższego czasu. W szczególności po ataku Rosji na Ukrainę Polacy chcą potrafić posługiwać się bronią. Nie wiadomo, kiedy to się przyda. No niestety żyjemy w dość takich niebezpiecznych czasach teraz. Nie jest ani nic siłowego, ani... No nie wiem, czy to wymaga jakichkolwiek umiejętności związanych z płcią. Po prostu trzeba się skupić na tym, co mówi instruktor i umieć trafić do celu. Szkolenie jest niezbędne, aby uzyskać pozwolenie na broń. W Polsce taki dokument posiada 324 tysiące osób. Tylko w ubiegłym roku wydano blisko 41 tysięcy pozwoleń. To rekord. A to oznacza, że Polacy obecnie są lepiej uzbrojeni niż kiedykolwiek wcześniej. Na koniec roku Polacy mieli blisko 850 tysięcy egzemplarzy broni. Cały czas wskaźnik, jeśli patrzymy na liczbę sztuk broni, na liczbę mieszkańców, jest w Polsce stosunkowo niewielki. Natomiast z całą pewnością jest to wskaźnik pokazujący, że Polacy chcą tą broń posiadać. Chcą się nią posługiwać, czy to na strzelnicy, czy po prostu się czuć bezpiecznie. Świadomość praw na temat posiadania broni w kraju cały czas rośnie i mimo, że jest jej coraz więcej, nie powoduje to wzrostu przestępczości z użyciem tego narzędzia. Społeczeństwo polskie zdało egzamin z powszechnego dostępu do broni w sposób celujący, ponieważ od parunastu lat wolno posiadać takie coś, na przykład dzisiaj możesz sobie iść do sklepu, to kupić. Normalnie na dowód osobisty, żadnych pozwoleń, żadnych badań. Chodzi o broń czarnoprochową, która jest nawet bardziej skuteczna od na przykład popularnego Glocka. Stąd apele o uproszczenie procedury do uzyskania pozwolenia na broń. Żeby nie trzeba było udawać, aby mieć broń, że się jest sportowcem, bo w tej chwili trzeba być albo sportowcem, albo kolekcjonerem. No jedno i drugie jest absurdalne, więc ja kupiłem broń czarnoprochową. Z bronią nie ma żartów, więc ważne, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Adrian Borecki, Telewizja Publiczna. No jak tu nie kochać swojej pracy, nawet postrzelać czasami można. Ale teraz o tym, jak profanum zaatakowało sferę sakru. 44-letni mężczyzna aż dwa razy okradł kościół w Dobrodzieniu w województwie opolskim. Łupem złodzieja padł m.in. krzyż i ewangeliarz.
Rabusia zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna pod nieobecność wiernych wyniósł z miejscowego kościoła w Dobrodzieniu ewangeliarz, Pismo Święte, posrebrzany krzyż lektorski oraz szatę liturgiczną. Sięgał też do kościelnej skarbony, ale nie znalazł tam żadnej gotówki. Rabusia rozpoznał i zatrzymał dzielnicowy. Za kradzież mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia i chyba nie pozostaje mu nic innego, jak tylko modlitwa. W szpitalu zmarła niestety kobieta, która była ofiarą gwałtu i brutalnego napadu w centrum Warszawy. W ostatnią sobotę została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. Znaleziono ją nagą i nieprzytomną na klatce schodowej przy ulicy Żurawiej. Trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze walczyli o jej życie, jednak nie odzyskała przytomności. Podejrzanego o atak aresztowano jeszcze tego samego dnia. Napastnik zrabował swojej ofierze 2 telefony komórkowe, kilka kart płatniczych oraz portfel. Grozi mu dożywocie. CBŚP po raz kolejny uderzyło w przestępczość narkotykową. Tym razem zatrzymali 8 osób, zlikwidowali 2 laboratoria narkotyków i przejęli ponad 250 kg mefedronu, wartego około 10,5 miliona złotych i sprzęt służący do jego produkcji, porcjowania i pakowania. Narkotyk był sprzedawany w darknecie za pośrednictwem sklepu internetowego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Wypływamy na szerokie wody do dalekiej Australii. Spośród wszystkich jednostek pływających świata na fali wznosi się tam polska łódź. Strażak 28 został okrzyknięty statkiem roku w rankingu najbardziej znaczących konstrukcji wydawnictwa Bird Maritime. Strażak 28, jak przystało na jego imię, ma zawsze iść na pierwszy ogień, gdy pojawi się zagrożenie pożarowe. Jego misją jest ochrona zbiorników LNG w gazoporcie w Świnoujściu. Nie bez powodu zwyciężył zatem w kategorii najlepsza duża jednostka pożarnicza. Polska konstrukcja została doceniona za projekt i wyposażenie w nowoczesne systemy. Jak widać, skutecznie rozpaliła do czerwoności ekspertów wydawnictwa. 1 marca 2011 roku Jolanta Brzeska, która działała na rzecz lokatorów pokrzywdzonych w tzw. dzikiej reprywatyzacji, wyszła z domu, już nie wróciła. Kilka dni później w parku kultury w Powsinie znaleziono jej spalone ciało. Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzono w 2013 roku z powodu niewykrycia sprawców. W 2016 roku na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro śledztwo wznowiono. Zebrano 50 specjalistycznych opinii, przesłuchano 230 świadków i zgromadzono ponad 40 tomów akt. Do tej pory nikt nie usłyszał jednak zarzutów. Dziś przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się demonstracja środowiska lokatorskiego, które uważa, że śledztwo w sprawie śmierci Brzeskiej jest prowadzone nierzetelnie. Po 13 latach wciąż nie znaleziono sprawców. Ale o ile znalezienie sprawców może być po tak długim czasie trudne, to po 13 latach konsekwencji nie ponieśli ci, przez których właśnie sprawy nie rozwiązano. Znamy nazwiska policjantów, prokuratorów, którzy mówili, że Jolanta Brzeska pojechała do Lasu Kabackiego i sama się tam spaliła. Którzy prowadzili postępowanie pod kątem samobójstwa, a później nieumyślnego spowodowania śmierci, pomimo że wszystkie dowody mówiły o czymś zupełnie innym, że to było brutalne morderstwo. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki wręczył nagrodę imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2023 Zespołowi Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie za odwagę w walce o wolność wyznawania wiary, o honor i godność młodych ludzi. Wręczyliśmy z okazji następnej rocznicy, tym razem 40 lat upływających od potężnego strajku i protestu tej młodzieży w tej szkole przeciwko akcji ówczesnych komunistycznych władz usuwania krzyży ze szkół. To nie był wtedy pojedynczy protest, bo ta fala protestów rozniosła się przez całą Polskę. Myśmy ich nagrodzili za obronę wartości, za honor, którego bronili, także swój honor, bo ktoś im usuwał krzyże, które oni sami wieszali, za odwagę, za to, że mieli jakiś wielki cel i że warto o tym pamiętać. Ta szkoła akurat pamięta o tych rocznicach, ale warto, żebyśmy szczególnie w dzisiejszych czasach w całej Polsce o tym pamiętali i młodzież o tym pamiętała.
Książek nie powinno oceniać się po okładce, a obrazów po ramach. No ale są wyjątki. XIX-wieczne arcydzieła malarskie w Muzeum Narodowym w Poznaniu nabrały nowego blasku właśnie za sprawą trwającej ponad pół roku konserwacji ram. W ramach docenienia tej mrówczej pracy zajrzeliśmy do pracowni, by zgłębić pracę specjalistów od podszewki. Praca niełatwa, ale cenniejsza niż złoto. Konserwatorzy poddali renowacji oryginalne ramy obrazu Flibustier, Orzena Le Poitev. Po blisko 200 latach rama miała liczne ubytki. Za sprawą lanego silikonu specjaliści wykonali formy, które następnie zalali gipsem. Umocowane do ramy ozdoby wymagały pozłocenia. Po tej stronie ramy, na tym profilu, jest położony pulment, glinka czerwona. Jest to idealny podkład podzłocenia. Położony w kilku warstwach daje niesamowite efekty. Drugą ramę konserwatorzy odszukali w magazynie i dopasowali do innego XIX-wiecznego obrazu. Zamordowanie dzieci króla Edwarda, Teodora Hildebranta. Efekt końcowy daje konserwatorom poczucie dobrze wykonanej misji i gwarantuje uśmiech od ucha do ucha. Ze świata literackiego prosto na scenę. Pustostany Doroty Kotas powracają na deski białostockiego Teatru Lalek. W rolę bohaterki i jednocześnie narratorki niezwykłego monodramu wcieliła się aktorka Łucja Grzeszczyk. Groteska to podstawowa cecha opowieści, która naświetla codzienne problemy Polaków i pokazuje ich czasami absurdalną szarą rzeczywistość. Nie brakuje żartów rysunkowych i muzycznych. Najbliższa odsłona już 8 marca. Jedni ich nienawidzą, drudzy uważają za ozdobę, bo dodają uroku, zwłaszcza kiedy dostrzegamy je na twarzach aktorek czy aktorów. Dziś świętuje każdy, kto ma piegi. Plamki duże, plamki małe nazywane są też pocałunkiem słońca. Mają je Lindsay Lohan, Weronika Rossati, Kate Moss czy Emma Watson. Wszystkie panie posiadają piegi i to im nie przeszkadza w byciu sławną oraz podziwianą. W tej elitarnej grupie są też książkowi ulubieńcy jak Pippi Langstrumpf, Pan Kleks, Marek Piegus, Ania z Zielonego Wzgórza czy Tomek Sawyer. No ja chyba ich nie mam. ZAPEX zdał celująco swój pierwszy egzamin. Ultranowoczesny mikroakcelerator został wykorzystany w przełomowym zabiegu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. 84-letnia pacjentka z nowotworem gardła górnego nie kwalifikowała się do operacji chirurgicznej, dlatego zdecydowano o wykorzystaniu urządzenia. To pierwszy zabieg tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystarczyło 45 minut i po krzyku urządzenie kieruje cienki strumień promieniowania X w miejsce zaatakowane przez nowotwór. Dodatkowo podczas zabiegu system monitoruje i mierzy dawkę wiązki światła i w razie potrzeby wyłącza promieniowanie. Jesteśmy też jednym z pierwszych ośrodków w Europie. Po dwóch ośrodkach w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, no jakby otwieramy tą metodę leczenia w tej części Europy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, jak gdyby tej środkowo-wschodniej. Po zabiegu pacjentka wstała o własnych siłach i tryskała energią. Mamy nadzieję, że zastosowanie tego typu urządzeń w przyszłości wyjdzie pacjentom tylko na zdrowie. Europejska Agencja Kosmiczna przy współpracy z NASA przygotowuje misję, której zadaniem będzie monitorowanie zmian zachodzących na pokrytych lodem częściach świata. Pomóc w tym mają satelity Crystal. Wysyłane przez nie fale odbijać się będą od powierzchni lodu, dzięki czemu będzie można precyzyjnie określić jego grubość oraz wysokość. Dokładność pomiaru ma być liczona w centymetrach. W przyszłości badania mają dotyczyć też lasów i oceanów. Monitorowanie takich parametrów jest kluczowe dla oceny zachodzących na Ziemi zmian klimatycznych. Sahara zawitała do Polski. Wszystko za sprawą pustynnego pyłu, który napłynął do naszego kraju prosto z Afryki. Z tym zjawiskiem będziemy mieć do czynienia przez kilka najbliższych dni. Najdłużej utrzymać się ma na wschodzie kraju. Saharyjski piasek nie jest groźny dla człowieka ani środowiska. Jego stężenie jest niewielkie, jednak może powodować uzawienie bądź zapalenie spojówek. Dolegliwości mogą też odczuwać astmatycy czy osoby z chorobami płuc. Dzień dobry Państwu. Ten szpital jest przepiękny. Uwaga śledzie, robot Bobot jedzie. Od prawie roku nietypowy asystent medyczny pełni misję w szpitalu MSWiA w Białymstoku. Konstruktorzy z tamtejszej Politechniki podsumowali jego pracę. Robot Bobot trzyma rękę na pulsie, sprawdza temperaturę, a gdy potrzeba wyraża emocje i staje się nieocenionym kompanem do rozmowy. Na celownik wziął sobie udzielenie pomocy pacjentom z chorobami zakaźnymi. W białostockim szpitalu sprawuje się wzorowo, dlatego pomysłodawcy będą pracować nad jego udoskonaleniem. Z takim robotem jedziemy dalej. A teraz spójrzmy trochę na drzewa, konkretnie na drzewa w Chinach. A tam trzeba przyznać przeuroczy widok. Kamera uchwyciła pandę wielką, która wspinała się na wysoką gałąź drzewa i zabawnie zasnęła.
Panda pokazana w materiale ma na imię Yun Duo. Urodziła się w 2011 roku w chińskim Centrum Ochrony i Badań nad Pandą Wielką w prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach. Organizacja ta stworzyła w wyniku sztucznej hodowli największą na świecie populację pand wielkich trzymanych w niewoli i pomaga przystosować je do środowiska naturalnego. Każdemu dzisiaj życzymy tak smacznego snu, ale to jeszcze nie koniec naszego programu. Jeśli ktoś z Państwa interesuje się siatkówką, to mamy tylko dobre informacje. Po pierwsze, projekt Warszawa zdobył tytuł Challenge Cup. Po drugie, Jastrzębski Węgiel drugi rok z rzędu awansował do półfinału Ligi Mistrzów. A po trzecie, ASEK Oresowia ograła Fenerbahce 3-0, zapewniając sobie awans do finału Pucharu CEF. Siatkarze Gianpaolo Medei pierwsze starcie wygrali 3-1. Do pełni szczęścia potrzebowali w rewanżu jedynie dwóch wygranych setów. Dokonali tego w imponującym stylu, rozbijając turecki zespół do 17 i 14. ASEK Oresowia w wielkim finale zagra z Uneburgiem i powalczy o swój pierwszy w historii klubu tytuł Pucharu CEF. Widowiskowy mecz mają za sobą także szczypiorniści Industrii Kielce. Mistrzowie Polski pewnie pokonali mistrza Norwegii, Kolsztat, 31-23. Tym samym drużyna Tałanta Dujszebajewa ma już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Świetny występ Jeremiego Sochana w NBA. Polak w meczu przeciwko Oklahoma City Thunder rzucił 21 oczek i został trzecim najlepiej punktującym graczem San Antonio Spurs. Co więcej, walnie przyczynił się do nie lada zwycięstwa. Ostrogi pokonały wicelidera konferencji zachodniej i jeden z najlepszych zespołów w obecnym sezonie, 132-118. Nie takiej przygody z turniejem w Dubaju oczekiwał Hubert Hurkacz. Rozstawiony z trójką wrocławianin odpadł w ćwierćfinale. Ósma rakieta globu przegrała po 3-setowym boju z Francuzem Hugo Humbertem. Oznacza to, że Hurkacz będzie musiał odłożyć w czasie historyczny awans na 7. miejsce w rankingu ATP. Robert Kubica zaliczył udany debiut za kierownicą Hypercar Ferrari. 39-latek podczas dwóch sesji treningowych był najszybszym kierowcą załogi AF Corse, plasując się w okolicach najlepszej dziesiątki zestawienia. Jutro ruszy do pierwszego wyścigu sezonu World Endurance Championship w Katarze. No i tak na sportowo kończymy nasz program. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.